Cześć, witajcie bardzo serdecznie po raz 108 we vlogu powrótroberta.pl. Grand Prix Rosji. Dobrze, że ono już jest za nami. Przepraszam za wyjazdowe warunki, za gorszą jakość wideo, audio, no ale trzeba omówić na szybko chyba ten wyścig i jak najszybciej o nim zapomnieć. To nie było w żadnym momencie dobre Grand Prix dla Roberta Kubicy i to, co działo się podczas piątkowych treningów, potem sobotnich, musiało mieć przełożenie na wyścig, choć jeszcze rano pisałem Wam, że być może jest tak czasem, że to wszystko, co idzie źle, potem się nieźle kończy. No, jeżeli kogoś zadowala to, że w oficjalnych wynikach nazwisko Kubica widnieje nad nazwiskiem Russell, no to może zaliczyć to jako jakikolwiek pozytyw z tego weekendu, natomiast chyba nie ma się co z tego cieszyć, szczególnie biorąc pod uwagę to, co się działo w tym wyścigu. No to zacznijmy omawianie może właśnie od tych piątkowych treningów i od tego, co miało duży wpływ na wyścig, a również na jego start, przede wszystkim na jego start. Już podczas oglądania onboardów tych piątkowych treningów kierowcy zawsze ćwiczą starty tuż po wyjeździe z alei serwisowej. Jest takie miejsce, w którym oni mogą sobie bez problemu zatrzymać się i przećwiczyć taki, zrobić próbny start, aby dobrze ustawić sprzęgło, elektronikę i tak dalej. No i Robert już wtedy miał duże problemy z tym ruszaniem. Musiał robić to na dwa razy. Ten bolid mu praktycznie gasł. No i okazało się, że były to problemy z utrzymaniem obrotów podczas tego startu. Kierowca zawsze ma taki na wyświetlaczu taki podpunkt, gdzie widzi, jakie są obroty, czy one są dobre. I dzięki temu może, puszczając potem sprzęgło, ruszyć odpowiednio. No i Robert miał z tym problem zarówno w sobotę, jak i w piątek wcześniej. I to się przełożyło też na start wyścigu. Start wyścigu w wykonaniu Roberta Kubicy był bardzo słaby. Od razu objechał go Daniel Kwiat, który startował za nim. Ale na szczęście Robert ma na tyle doświadczenia i zmysłu wyścigowego, że szybko mógł się ustawić w dobrym miejscu do pierwszego zakrętu i kolejnych zakrętów. Dzięki temu bardzo szybko awansował, zyskiwał kolejne pozycje, unikając problemów i ostatecznie był w drugiej połowie pierwszego okrążenia na 15 miejscu. George Russell był 17, więc po raz kolejny Robert popisał się znakomitym startem, mimo że ta reakcja sama spod świateł nie była dobra, no ale nie była dobra, bo po prostu musiał skoncentrować się na tym, aby ten bolid mu w ogóle nie zgasł. No i mamy kolejną sytuację, kiedy to Robert ma od piątku, od początku weekendu wyścigowego problemy, ale one nie są naprawiane, czy nie są, czy po prostu nie potrafią być naprawione. Williams nie może sobie z nimi poradzić. George Russell nie miał takich problemów, on ruszył dobrze, ale potem no, nie umiał się znaleźć tak dobrze jak Robert Kubica. Kończy się pierwsze okrążenie, no i dość zaskakująca decyzja. Robert Kubica zjeżdża do boksów, zakłada opony twarde. I myślę sobie, no okej, próbują, będzie jeden pit stop. Opony twarde teoretycznie powinny wytrzymać tak około dystansu całego wyścigu, jeszcze jak się je trochę pooszczędza, a Robert umie to robić, no to rzeczywiście można oszczędzić ten pit stop dzięki temu darmowemu teraz safety carowi. Okej, spoko strategia. Robert był jedynym, który zastosował taką strategię. Przed wyścigiem Pirelli podawało, że opony pośrednie, te z żółtym paskiem, mogą wytrzymać nawet grubo ponad połowę dystansu. Natomiast no, te opony twarde, no, było ryzyko, czy one wytrzymają aż 52 okrążenia, tyle ile miał przejechać Robert, ale można było brać pod uwagę, że oszczędzi kilka kółek za samochodem bezpieczeństwa, więc generalnie powinno mu się to opłacić. Robert dojeżdża do końca stawki na następnym okrążeniu i co słyszy? Ponowny zjazd do boksów. Podczas tego pierwszego komunikatu Robert się dziwił. Czemu zjeżdżamy, ale o co chodzi? Podczas drugiego już w ogóle nie skomentował. Chodziło mniej więcej o to Williamsowi, żeby przejechać cały dystans z wyścigu na oponach pośrednich. Symulacje piątkowe no nie były jakieś optymistyczne, jeżeli chodzi o te pośrednie mieszanki. Lepsze były te symulacje dotyczące twardych opon, na których Robert nie tracił aż tak dużo. No i generalnie jest taka zasada w tym sezonie, że im twardsza mieszanka na danym torze, tym Robert sobie lepiej na niej radzi, czy mniej traci do George'a Russella i do innych kierowców. I można było się zastanawiać, dlaczego Robert właśnie nie został na tej twardej mieszance i nie pociągnął jej do końca wyścigu. Była szansa na oszczędzenie kilkudziesięciu sekund w związku z pit stopem, a do tego no, jakieś ewentualne problemy innych mógł wtedy je wykorzystać. Natomiast no, zdecydowano, że Robert wyjedzie na mieszance pośredniej i jeżeli ona by się kończyła, to jeszcze raz potem zjedzie i znów na mieszankę pośrednią. Dziwna strategia, nikt jej nie zastosował, bo no, jeżeli
ona by była naprawdę taka bardzo skuteczna i zespoły miałyby gdzieś ją tam na myśli, to pewnie by to wszyscy robili, czy przynajmniej kilku by spróbowało. Natomiast Williams podejmuje taką dziwną decyzję. Oni oczywiście musieli po środku założyć ten komplet innej mieszanki niż pośrednia, żeby wypełnić ten regulaminowy wymóg przejechania Grand Prix, czyli wyścigu na dwóch różnych mieszankach opon. Założyli twardą, potem założyli miękką. Pośrednią, przepraszam. I no, ciekawe, czy oni zakładali, nie widać tego po stenogramach, czyli po przejechaniu na Team Radio i z Robertem i z George'em Russellem, no nie da się tego wywnioskować, jak Robert planował, czy planował przejechać do końca wyścigu na tych pośrednich oponach, czy jeszcze raz zaliczać pit stop i ponownie zmieniać na pośrednie. Tego nie wiemy, nie było to powiedziane niestety. No ale generalnie fakt, że Robert pozostał na torze w trakcie tej drugiej już neutralizacji, czyli po wypadku George'a Russella, no może oświadczyć o tym, że planowali jednak przejechać na cały dystans wyścigu na tej pośredniej oponie. No chyba, że od razu wiedzieli, że Robert zaraz będzie wycofywany z wyścigu, dlatego nie zmieniali. Robert nie zdziwił się, gdy został zawołany do boksów podczas samochodu bezpieczeństwa. Gdy zjeżdżał, jeszcze nie powiedziano mu o co chodzi. Dopiero już, gdy już był w alei serwisowej, dostał polecenie wycofania samochodu z wyścigu, więc mógł się spodziewać i chyba tak zakładał, że po prostu jest to rutynowa zmiana na jakieś inne opony, zapewne pośrednie. Nie stało się tak, no i dziwna strategia, generalnie nikt jej nie stosował, ale trzeba mieć na uwadze to, co powiedział Robert po wyścigu dla Eleven Sports, że no, gdy nie ma się narzędzi na taką normalną rywalizację, to trzeba próbować czegoś innego. No, jeżeli Williams będzie robił cały czas te same strategie, nie mając tempa, no to wiadomo, że nigdy nie wygra. Czasem straci, ale czasem może zyskać. No, dlatego spróbowali czegoś innego. No, dziwna strategia, szczególnie biorąc pod uwagę to, że Robert był przed George'em Russellem. To też zawsze trochę dodaje pikanterii tej całej sytuacji i pojawiają się różne domysły, że Robert mógł być ściągnięty po to właśnie, żeby nie blokować George'a Russella. No oczywiście Robert blokowałby innych kierowców i pewnie byłoby tak, że ten 16 kierowca wyprzedziłby go szybko, natomiast George Russell mógłby mieć pewne problemy z Robertem Kubicą, bo George Russell po prostu dysponuje podobnym tempem, no nie jest na tyle szybszy, aby wyprzedzić Roberta w normalnej walce i mógłby tam za Robertem po prostu utknąć. I być może o to chodziło, żeby też George Russell nie stracił czasu. Podjęto taką decyzję, że ona będzie najlepsza w danych warunkach. Okej. Okay. Przechodzimy do porządku dziennego. No, stało się to dziwna, mówię, strategia. Rzadko widujemy takie, ale generalnie Robert dojechał na koniec stawki po tym swoim drugim postoju, więc no, nie stracił dużo, stracił kilka miejsc. Choć widzimy, że ta pozycja na torze w Soczi jest bardzo ważna, dlatego no, było też trudno z wyprzedzaniem i to było widać we wszystkich wyścigach, wszystkich serii. Wcale nie było tak łatwo minąć rywala, nawet jeżeli on był znacznie wolniejszy. Jedziemy dalej z Robertem, bo jestem już oczywiście po przejechaniu całego Grand Prix zarówno z Robertem, jak i z George'em. Nie było jakichś anomalii, jeżeli chodzi o wyścig Roberta. Kolejny raz dostaje on mało poleceń od Paula Williamsa. Kolejny raz są to jakieś takie naprawdę szczątkowe prośby o zmianę trybów pracy silnika i tak dalej, i tak dalej. Lift and coast, czyli tą technikę pozwalającą na oszczędzanie paliwa, opon, hamulców i tak dalej, Robert zaczyna stosować na 19 okrążeniu. Oczywiście polecono mu takie stosowanie. Paul Williams powiedział, że to będzie długi stint, dlatego dobrze, żeby Robert pooszczędzał trochę te opony, paliwo i tak dalej, i tak dalej. George Russell nie dostał podczas całego swojego wyścigu takiego polecenia, no ale był w trochę innej sytuacji. No i Robert oczywiście traci na tym lift and coast, a potem od razu wpada w wir niebieskich flag. Jest informowany o tym, kto jest za nim, kto zaraz go będzie dublował. Musi oczywiście przepuszczać tych kierowców, tracąc swój czas wyścigu. No i niestety ta strata rośnie, 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 ale dochodzi do tego momentu właśnie, kiedy mamy najpierw wirtualną neutralizację po zatrzymaniu się Sebastiana Vettela, potem mamy uderzenie George'a Russella w bandę. Robert dostaje informację, że George wypadł z toru, przejeżdża obok, dostaje na wyświetlaczu polecenie zjazdu do boksów. Zapewne myśli, że, no, czy musiał myśleć, że to jest standardowa zmiana na standardowy pit stop na zmianę opon i w połowie alei serwisowej, a stanowisko Williamsa jest na końcu tej alei, dostaje komunikat, że musimy wycofać samochód, musimy wycofać samochód. Robert wyraźnie zdziwiony. Wow, przyjąłem, ale dlaczego tak? Nie dostaje odpowiedzi, dostaje formułkę. Pogadamy o tym
później. No i teraz zaczyna się cała nasza fala spekulacji. Oczywiście nie ma to nic wspólnego z tym, że George Russell odpadł z wyścigu i dlatego chciano, żeby nie był Robert wyżej od George'a Russella, bo technicznie w tej tabeli wyników Robert jest wyżej od George'a Russella. Bookmacherzy wypłacają kasę za to, jeżeli ktoś postawił na Roberta Kubicę w pojedynku z George'em Russellem, a była wysoka stawka, około 4. Wysoki kurs był około 4, więc ci, którzy postawili na to, to się trochę obłowili. I w tych teammate battles też Robert będzie miał przyznany punkt za Grand Prix Rosji, więc chyba teraz już jest 4 do 1, znaczy 11 do 4 taki bilans. Tak mi się wydaje, że tak to teraz wygląda. Więc nie o to chodziło. I teraz są dwa wytłumaczenia. Pierwsze oficjalne, drugie nieoficjalne i bardziej racjonalne. Pierwsze oficjalne, które właśnie, może nie, skupmy się na tym najpierw nieoficjalnym, którego nie podano, którego możemy się domyślać i które w każdym innym normalnym zespole, znaczy w każdym normalnym zespole miałoby miejsce. Po prostu Williams nie wie, co się dzieje, nagle George Russell nie mógł skręcić, on sam tuż po tym uderzeniu w bandę zgłasza Jamesowi Irwinowi, swojemu inżynierowi wyścigowemu, że wow, co to było? A, na pewno przednie skrzydło wpadło pod koła i to się stało. On tak mówi, natomiast my wiemy, widząc powtórki telewizyjne, że tak się nie stało, że przednie skrzydło było na swoim miejscu. George po prostu nie może skręcić. W żaden sposób próbuje, bolid jedzie prosto, dlatego on myślał, że po prostu nie ma sterowania w przednich kołach i tyle. Natomiast no, dzieje się właśnie coś innego, coś niewyjaśnionego jeszcze. Williams podejrzewa jakąś usterkę awarii, która sprawiła, że po prostu bolid zaczął jechać prosto, a nie skręcał. I powiem Wam szczerze, że George miał trochę szczęścia, że stało się to w takim zakręcie, w którym ten wyjazd był dość szeroki, w którym nie było dużej prędkości, bo to było też tuż po wznowieniu, więc George jeszcze nie nabrał odpowiedniej prędkości. Bo gdyby coś stało w innym zakręcie, przy wyższej prędkości, to mogłoby być niefajnie. Też zwracam uwagę na to, co George zrobił i tym mi zaimponował trochę tuż przed uderzeniem. Jeszcze na koniec wiedział, że już walnie w bandę, wcisnął jakiś przycisk, a potem zdjął ręce z kierownicy. To też pozwala uniknąć kierowcy obrażeń dłoni, gdy dochodzi do takiego czołowego uderzenia. No, ale dzieje się rzeczywiście z tym bolidem coś dziwnego. No i Williams nie wie, co to jest, ale obawia się jakiejś grubszej awarii, coś, co może dotyczyć obu bolidów, no i wycofuje po prostu Roberta Kubicę ze względów bezpieczeństwa. I każdy normalny zespół właśnie tak uzasadniłby wycofanie Roberta Kubicy tuż po wycofaniu George'a Russella. Ja, według mnie to taka jest właśnie prawda, że oni się bali, że coś tam jest nie tak w bolidzie Roberta Kubicy. No i po prostu ze względów bezpieczeństwa, aby Robertowi nie przydarzyło się to samo przy wyższej prędkości w innym zakręcie, czy gdy na przykład dublował go inny bolid, żeby po prostu mu się nic nie stało, to go wycofują. Natomiast no, oni idą w zaparte i zarówno w komunikatach dla mediów, a potem w komunikacie prasowym na swojej stronie internetowej podają drugie wytłumaczenie, które jest absurdalne i znacznie gorsze wizerunkowo niż takie podejrzenie, że no, bolid jest niebezpieczny. Bo oni podają, że chodziło o oszczędzanie części. Pomijamy fakt, że tak naprawdę od kwalifikacji w Australii to oni by mogli sobie pomyśleć, że no w sumie to możemy wycofywać bolid jeszcze przed startem w ogóle wyścigu, bo i tak nic nie osiągniemy. I to jest też takie rozumowanie, które ja często widzę w komentarzach niektórych osób, czy to na blogu, czy na Facebooku, gdy na przykład informuję Was, że Robert będzie startował z wyższej pozycji, bo ktoś tam ma karę, albo że inni podostawali kary i Robert będzie startował z 15 miejsca, tak jak to było w Grand Prix Belgii i wszyscy od razu pisali, przepraszam, w Grand Prix Włoch i wszyscy od razu pisali, a to nie ma znaczenia, przecież i tak za 3 okrążenia będzie ostatni i tak dalej, i tak dalej. No ale to idąc takim tokiem rozumowania, to właśnie Williams mógłby nie wyjeżdżać w ogóle na dalej, w każdy kolejny wyścig po Australii i równie dobrze my moglibyśmy zacząć, brutalnie powiem, ale to jest no, prawdziwe, to moglibyśmy zacząć no, się zabijać teraz masowo i popełniać samobójstwo, bo i tak kiedyś umrzemy, prawda? To jest złe rozumowanie, bo w wyścigach chodzi o to, żeby nawet przez chwilę pościgać się po prostu. I jeżeli Robert startuje wyżej, to ja się cieszę z tego, bo przynajmniej przez pierwsze okrążenia będziemy mieli trochę więcej emocji, a nie od razu 20 miejsce, lift and coast i dowożenie bolidu do mety. Czy nawet w tym przypadku nie było tego dowożenia bolidu do mety.
No i generalnie to jest takie dziwne wytłumaczenie, że będziemy oszczędzać części. Poza tym wizerunkowo to też tak wygląda, że Williams tych części po prostu nie ma. I teraz na te wyścigi, które zostały, czyli najpierw Japonia, potem mamy Meksyk, USA, Brazylia i Abu Zabi na końcu, to wygląda na to, że mamy sytuację, że po prostu Williams już sobie przygotował, ile tam będą mieli przednich skrzydeł, ile tam będą mieli skrzyń zamówionych od Mercedesa, ile silników, że już no po prostu na więcej to ani oni nie zrobią, ani ich nie stać, więc macie chłopaki tyle, bawcie się, jak tylko zobaczymy, że nie ma szans na punkty, to was wycofujemy. No absurdalne wytłumaczenie, które może nam zwiastować bardzo słabą końcówkę sezonu, bo jeżeli Williams rzeczywiście nie ma tych części, no to czym tu jeździć? Poza tym, jak patrzą na to sponsorzy? Wyobraź, już pomijam kwestię Orlenu, ale każdy inny sponsor, który chce mieć wizerunek swoje logo pokazywane w telewizji, który chce mieć z różnych względów jakąś tam publicity, no to on nagle dostaje informację, że nie, wiesz co, już nie będziemy pokazywać twojego bolidu, no bo wiesz, no bo nam się części kończą. No to jest fatalne wytłumaczenie. Ja nie wiem w ogóle, jak oni mogli to wymyśleć i jak ktokolwiek mógł im podpowiedzieć, że to będzie dobre wytłumaczenie. Przecież no chyba jest tam ktoś rozgarnięty, kto mógłby powiedzieć, słuchajcie, to będzie źle odebrane, weźcie to, zmieńcie, że po prostu w trosce o bezpieczeństwo Roberta, bo i tak nie walczyliśmy o punkty, wycofaliśmy ten bolid i musimy dokładnie przeanalizować nasz bolid, czy on jest w 100% bezpieczny, nie chcieliśmy powtórki sytuacji George'a u Roberta Kubicy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast mamy tutaj no oszczędzanie części. No, czegoś głupszego, no naprawdę nie mogli wymyśleć i tak jak mówię, jeżeli to jest prawda, że to chodzi o oszczędzanie części, to mamy naprawdę bardzo złe prognozy na końcówkę sezonu, bo po prostu jest słabo, a może chcą oszczędzić pieniądze po prostu, a nie części i nie potrafią wyprodukować tych części, czy nie zdążą, tylko po prostu mówią, no dobra, to już ten sezon jest i tak na straty, już nic nie będziemy z tym bolidem robić, skupmy się na przyszłym sezonie. George Russell to z wypowiedzi przed Grand Prix Rosji zarzeka się, że postawiłby swój bolid na to, że Williams będzie na, przepraszam, nie swój bolid, bo to mało wartościowe, swój dom, a jego też nie ma, że Williams będzie na testach od początku w przyszłym sezonie i że będą mieli lepszy bolid. No, to może rzeczywiście tak ostro pracują nad tym bolidem na przyszły rok i rzeczywiście może jest troszkę więcej nadziei, ale ja dopóki nie zobaczę, to nie uwierzę, bo już po 2018 roku mówiłem przecież, że też do Was we vlogach, że już chyba gorzej być nie będzie, a jest gorzej. I mogę sobie wyobrazić sytuację, że jeszcze może być gorzej, bo Williams nauczył mnie sytuacji, że może być gorzej, więc no, bardzo dziwne tłumaczenie. Nie wiem, jak się do tego Robert odniesie, jak odniosą się do tego inni, ale naprawdę no, zdziwiła mnie ta postawa Williamsa i to właśnie wycofanie. I mam takie po prostu wewnętrznie mam takie pytanie, na które bardzo chciałbym poznać odpowiedź. Czy gdyby to Robert Kubica walnął w tą bandę, to George też zostałby wycofany? Bo przecież i tak nie miał szans na punkty. Nawet mimo tego, że jechał tam dwie pozycje wyżej od Roberta, czy pozycję wyżej od Roberta. No, jestem ciekaw, jakby to Williams rozegrał wówczas. Ja myślę, że nic by nie zrobił, że George Russell jechałby dalej do mety. Szczególnie, że wiecie, też biorąc pod uwagę te kwestie bezpieczeństwa, no to Williams nie grzeszy, tak naturalnie mówiąc, dbałością o zdrowie kierowców, bo wiemy, jakie oni mają problemy z hamulcami podczas całego tego sezonu, że te hamulce po wizytach w boksach mocno się schładzają, dochodzi takie oszklenie i te hamulce ściągają na jedną stronę. Robert nie raz by się rozbił już przecież, gdyby tych swoich jokerów z rękawa nie wyciągał, gdyby przez te hamulce właśnie. No, dziwna sprawa. I bardzo ciekawe były wypowiedzi Roberta Kubicy dla Eleven Sports. Ponownie Patryk Mirosławski na miejscu zrobił super robotę. On fajnie potrafi podejść Roberta. Gdy widzi, że Robert coś zaczyna reagować źle na pytanie, to on od razu zmienia temat, od razu zadaje inne pytanie, bardziej szczegółowe i tak dalej, i tak dalej. I Robert w końcu się rozkręca i rozgaduje. No i Robert sam powiedział, że jeżeli chodzi o osiągi maszyny, to był jego najsłabszy weekend w całej karierze wyścigowej. To też jest taka mocna szpilka wbita Williamsowi, no i chyba też taki naturalny pokazanie obrazu tego, co panuje w
w tej ekipie, niestety, ponownie. No i też o strategii Robert powiedział, że no lepiej tego nie rozkładać, chociaż on w miarę to rozumie, dlaczego zespół tak postąpił. Generalnie niestety to Grand Prix jest do zapomnienia całkowicie. George Russell też miał swoje powody do niezadowolenia w tym wyścigu. On miał od około 15 okrążenia duże problemy ze skrzynią biegów. Te biegi nie wchodziły tak, jak on chciał, gdy zbyt mocno je po prostu, zbyt szybko je wciskał, no to wtedy pojawiały się problemy, dlatego dostał polecenie, aby zmieniał biegi troszkę wolniej po prostu, czyli nie standardowe łapkami szybkie zmiany, tylko po prostu trochę wolniej, wtedy ta skrzynia jakoś zaczynała działać. James Irwin powiedział, że nie ma niestety rozwiązania tego problemu i że George musi dojechać cały wyścig do końca właśnie z tym problemem, więc no dla George'a Russella też nie był to łatwy wyścig. Jeszcze na początku troszkę się zdziwił, gdy zobaczył Alexa Albona w alei serwisowej. Nie wiedział, że Alex startuje właśnie z alei za złamanie reguł Parc Fermé po swoim wypadku w kwalifikacjach. Więc no cóż, myślę, że George też będzie chciał to szybko zapomnieć. Drugie nieukończone Grand Prix z rzędu. On też jest fighterem, też chce walczyć i też nie podoba mu się ta sytuacja. No niestety jest jak jest w Williamsie, ale chyba on ma troszkę minimalnie lepiej od Roberta w tej całej sytuacji. Także Grand Prix całkowicie do zapomnienia. Pojawiły się przed tym Grand Prix, o czym też mówiłem w In F1 O, czy w co tam panie w F1, jak tam wolicie, w tym naszym podsumowaniu ostatnich doniesień z Formuły 1, mówiłem, że pojawiły się plotki dotyczące zmiany lokalizacji Grand Prix Rosji, które to Grand Prix Rosji będzie na pewno rozgrywane do 2025 roku, z Soczi do Petersburga, tak żeby tam umożliwić pewne zmiany infrastrukturalne w Soczi. No i ja bym był bardzo za tym, żeby właśnie tak się stało, bo tor w Soczi ani nie jest ciekawy, ani nie stwarza wielu możliwości do wyprzedzania, ani też nie jest chyba bezpieczny, co udowodnił wypadek w Formule 2. Te strefy wyjazdowe czasem stwarzają właśnie niebezpieczeństwo, dlatego myślę, że jeżeli nastąpi zmiana, to ja nie będę bardzo tęsknił za tym wyścigiem. To tyle takiego krótkiego, szybkiego podsumowania. Myślę, że w kolejnych dniach będzie się ukazywało więcej wypowiedzi, więcej fajnych materiałów i myślę, że generalnie październik powinien być taki trochę bardziej optymistyczny dla nas. Trochę się powinno dziać również w Polsce z Robertem Kubicą. Myślę, że będzie trochę więcej ciekawszych informacji, takich bardziej przyjemnych do napisania. Także już teraz zapraszam na blogu, oczywiście tradycyjne wszystkie poweekendowe teksty, stenogramy Roberta Kubicy, George'a Russella, pełne wyniki wyścigu, łącznie z tymi wszystkimi tabelami, klasyfikacjami, oglądalność, wypowiedzi itd., itd. Oczywiście niebawem pewnie się spotkamy w jakimś kolejnym nagraniu. Zapraszam do subskrybowania kanału, bo to zawsze coś tam pomaga w pozycjonowaniu i poza tym możemy się częściej spotykać w live'ach, które chyba też wrócą w tym tygodniu. No i pod spodem w opisie tego filmu wiele ciekawych linków, m.in. do blogowego Patronite'a. Jeżeli ktoś chciałby wesprzeć blog, to będę bardzo wdzięczny. Dzięki za słuchanie, do zobaczenia, cześć!